Druk numer 577, analogiczna sytuacja, dotyczy budowy oświetlenia w ulicy Fabijańskiej. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Uwagi, proszę Pan. Analogiczne jak poprzednie. To jest przecznica z ulicy Królowej Jaskini, mniej więcej... Przed Kasablanki, nie wiem, czy Panu lat. Szanowni Państwo, wszystkie te ulice głównie wypadły dlatego, że albo jakiś mieszkańc się nie chciał zgodzić, albo coś, natomiast pan projektant nie przeprowadził w ogóle konsultacji na zasadzie, żeby znaleźć dobre rozwiązanie. On zaprojektował na Fabijańskiej po stronie, gdzie się nie chcą zgodzić, nawet zaprojektował słup 1,5 metra od wyjazdu z garażu. To było dosyć fascynujące, prawda? Tymczasem druga, po drugiej stronie na ulicy mieszkańcy się zgadzają nawet na to, żeby postawić na inwestycjach, więc jest powyższe. Czyli będzie, czyli rozumiem, tak? Mało część projektu można realizować, gdyby mieszkańcy się nie zgodzili, w miejscu w pasie drogowym, gdzie nie ma żadnych kontroli, nie wymaga zgód, które to, że pan projektant za późno się na to zabrasza. To jest ciężko zrobić ze wąsem. Ale mówię o ogólnym odcinku. Na dole będzie bardzo ciężko, to prawda. Dobrze, czy jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za to, uchwała została przyjęta.